Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Aaron Blue TV, a to jest kolejny odcinek z naszej serii Zagrajmy w LEGO Jurassic World na konsolę PlayStation 4. W ostatnim odcinku zaczęliśmy sobie... Poczekajcie chwilę, zacząłem na pauzę. Dobra, sorry, już jestem. No i właśnie w ostatnim odcinku zaczęliśmy sobie ostatnią część Parku Jurajskiego, czyli Jurassic World. Jak widzicie na mapie mamy... Mamy Isla Nublar z jedynki, Isla Nublar z Jurassic Worldu, Jurassic Park 3 i 2. Więc mamy łącznie niby dwie wyspy, ale cztery lokacje. Jeszcze sobie zobaczmy, co tutaj jest. Jest jakieś centrum. A, spoko, to tutaj mamy... Tutaj mamy... Mamy tutaj właśnie mini zestawy i od razu te mini zestawy, które są zbudowane z tych części, to te same dostajemy geny. Dobra, pozwiedzamy sobie tutaj innym razem. Na razie chodźmy do poziomu. I wielu z was pisało już, że szkoda, że to już koniec, a to jeszcze nie jest koniec, moi kochani, to jest dopiero początek. Dlatego, bo to jest tylko tryb fabularny. Potem jeszcze przecież będzie cała wielka seria zwiedzanie świata, w której będę eksplorował cały świat. Cody, cicho. Sorry, to mój pies. Czasami po prostu mam jakiś problem, gdzieś czeka na wszystko. Teraz mamy kolejną postać. Cicho. Czekajcie. Ty pies chce wejść. Dobra, okej. Idziemy dalej. Shouldn't be in here. But seeing as you are, you got any idea how to put this thing together? Sure. You do? You might have just saved old Bertie's bacon. Nie no spoko, więc mówię wam, to jest dopiero początek. Tego, bo cała główna seria taka najfajniejsza będzie zwiedzanie świata. Bo maksowanie poziomów na 100%. Maksowanie poziomów na 100%. Tak, będę maksował poziomy na 100% poza odcinkami, a na odcinkach ze zwiedzania świata... Trzech na jednego to chyba nie za bardzo uczciwe. Czyli spoko, tak? Czyli będziemy sobie po prostu zwiedzać.
Okej. Thanks for waiting while we cleaned up, folks. Y'all have a great day now. Next time Lyle's off, you can cover for him on your own. Don't volunteer my services. I'm a handyman, not a gent. Mam nadzieję, że nie będzie tak za dużo tych punktów z widzenia bez poziomu, bo ten odcinek będzie za długi. I zwiedzanie świata pojawi się pewnie jakoś, nie wiem, w poniedziałek. Bo ja wiecie, już dzisiaj zaliczyłem projekt gimnazjalny, więc już nie muszę się tak naprawdę niczego uczyć. Na szczęście. O, fotkę zrobimy. O, i dostaliśmy, widzicie, za to aparacik. Złoty klocek. The gyrosphere track's broken and nobody's come out to fix it. I should have just mowed lawns for my summer job instead. Come on, me and the boy... You did it! I'm not gonna get fired! At least not for this. I owe you big! It's all right, everyone! The ride's open again! Yeah, and about time! Good news, it shouldn't be long now, Emma. Now, you're not gonna get scared. Enjoy the ride! And don't chase any of them! Hey! Psst. Because you helped me out, I'll tell you a big secret. There are these special pads, and if you park your gyrosphere on one of them, you can open the park. Sobie zwiedzać. Hey, it's me! There are also some other pads which will spring your gyrosphere up into the air if you use them. Oj, ty, od razu dostaliśmy złoty klocek. So don't tell anyone I told you. Wait, do they monitor these radio channels? Yes, we do, Marty. No hablo español. Dobra, czekajcie, musimy jakoś otworzyć to. Czekajcie. Okej. No i okej, mamy kolejny poziom. I'm Mr. DNA, and I make learning fun. Więc świetnie, mówię wam, to zwiedzanie świata będzie super, naprawdę. Się pojawia jakoś poniedziałek. Dzisiaj wrzucę jeszcze dwa odcinki, teraz się wrzuca mi pierwszy odcinek, czyli Witamy w świecie jurajskim. Jeszcze wrzucę dzisiaj dwa i jutro skończymy grę, czyli w piątek. Dude, off-road. They told us to go back. There, see? You're welcome. Up close and personal with four... dinosauruses. Ankylosaurus, we shouldn't be here and there's five dinosaurs. No nie do końca tak było w filmie. W filmie oni wyszli z tego, z tej żyrosfery, bo ten Indominus chciał ich zjeść. Kurczę, chyba nie zdobędę tej paska. Drive through here, Zach.
Nie, już na pewno nie zdobędę paska. Po prostu oni z tej kulki wypadli. I, znaczy wiecie, oni się wydostali z tej kuli. I oni sami uciekali przed tym dinozaurem i skoczyli do wody. Tak to było w filmie. Kurczę, nie udało się. Znowu się nie udało. Nice. Kurczę, ja minęliśmy jeszcze do DNA, no. Może przynajmniej się uda pasek zdobyć, chociaż kurczę, wątpię, bo minąłem tyle rzeczy. Get out of this thing. We should help the Ankylosaurus. It could beat the other one. You're the dino expert. Teraz próbujemy chociaż zdobyć pasek jeszcze. No dzięki temu możemy szybko wszystko zwiedzać. No, w sumie pasek nie wiem, czy się uda, ale... Ale spróbujemy. Mówię wam, że ja sobie te wszystkie poziomy popowtarzam potem. Zack, drive the gyrosphere onto there. Hey, it's working. Yeah. Tak nie wygra z Indominusem. Podobnie już mieliśmy w Parku Jurajskim 3. Też musieliśmy pomagać T-Rexowi. Potrzebujemy Alana Granta, to raczej nie. Aha, okej. Czyli będziemy potem potrzebowali Indominusa, żeby ten poziom zrobić na 100%. Aha, kurczę, nie udało się. Jeszcze raz.
znowu walczymy. W takim uciekaniu raczej jestem słaby. Wiecie, o co mi chodzi. Tak jak na przykład co tym żyrosferą trzeba było uciekać. Nie udało mi się zdobyć. Chyba z 10 tysięcy ominąłem, kurczę. W ogóle ominąłem bardzo dużo kasy i jeszcze DNA. No ale kto wie, może się jeszcze uda. Ja nie tracę nadziei. Nie wiem, jak zdobyć tamten mini zestaw, już nie będę się nad tym głowił teraz. No, widzicie, tutaj znaleźliśmy kolejny jakiś tysiak. Ciekawe, czy Grey też może budować z kości. O, no jasne, że może budować z kości. Dawaj, mały. Oj, tam jest jeszcze jeden tysiak. Widziałem go. Czekajcie chwilę. Teraz go zdobędę. Tutaj Grey, czekaj chwilę. Tam był tysiak. Widzicie? Wydostał się. Dziwne. Tam był tysiak. O, dobra, jest. Hajsik się zgadza. Już prawie. Niego nie będę zmieniać. Jeszcze chcę pasek zdobyć. Już prawie. No i mamy wbrew wszystkiemu. Świetnie. Okej, walczymy z nim. Damy radę już tego zaka wyciągnąć z tej żyrosfery. Zack, this is for the gyrosphere. A, czyli jeszcze mamy go nie wyciągać.
No. It's still working. It's got the enclosures and tail! Do something, Zach! Okay, okay. Roślinki chyba nie możemy. Okej. How do I use this thing? Chyba tak się tego używa. Nie, ale serio, jak się tego używa? A, już chyba wiem, o co chodzi. No okej. O, to biega. I masz. Na łeb. Spoko. But that paddock is mostly infrared cameras. The only way it could hide from thermal is if it can change its heat signature. No animal can do that. Yeah? Well, this one can. It must have been some kind of a technical malfunction. Technical? Were you not even watching? She marked up that wall as a distraction. She wanted us to think she escaped. I'm going to close everything north of the resort. Let acid containment capture it quietly. The very existence of this park is predicated on our ability to handle incidents like this. I would have a word with your people in the lab. That thing out there, that is no dinosaur. Zara, I need you to bring the boys back to the hotel right away. Wait, no, no. I can't. Slow down. They what? I need you. My nephews, they're out in the valley. No okej, skończyliśmy poziom. Nawet z niezłym wynikiem udało się zdobyć wbrew wszystkiemu. Czyli jednak szczęście mi dopisuje. Cały czas idziemy ładnie, wszystkie paski. Zbieramy na achievementa, żeby mieć wszystkie paski. No i ładnie, już 51 złotych klocków. Szkoda, że nie ma czegoś takiego jak w Piratach z Karaibów, czyli że
Jeszcze tam się jakieś obszary odblokowują za odpowiednią ilość złotych klocków. No to okej. To by było na tyle. Jeżeli odcinek wam się podobał, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Pozdrawiam wszystkich moich widzów bardzo serdecznie. Aaron Bro TV, cześć!